Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Tomka Michniewicza Samsara. Na drogach, których nie ma. Wszystkie wydarzenia i postacie opisane w tej książce są prawdziwe. Autobus odjechał, zostawiając za sobą echo hinduskich flecików, które uprzyjemniały nam te 8 godzin i zostaliśmy sami. 2 dni z tymi flecikami pozbawiły nas już ostatków sił. Naprawdę, to była dawka nie do zniesienia. Wszystkie piosenki brzmiały identycznie, nawet instrumenty były te same. We wszystkich śpiewał chyba ten sam gość i ta sama kobieta. Gdzieś w połowie drogi Adam, który od 2 godzin dosłownie fizycznie cierpiał, nie wytrzymał. Podaj mi plecak, przykryję głośnik. Plecak faktycznie wytłumił fleciki, choć żeński wokal nadal się przebijał. No ale dobre i to. Jak dobrze, że wchodzimy do lasu, pomyślałem, wysiadając z autobusu. Tam przynajmniej nie będzie trzeba słuchać nepalskich piosenek. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Radhe Gopala Radhe Chururu Churururu Meri Ama Churururu Churururu Meri Ama Ameri Ama Radhe Radhe Govinda Ameri Ama usłyszałem zza pleców. Nie mogłem uwierzyć. Na drodze za nami stał miejscowy zapiewajło i na cały głos dzielił się swoim talentem przy użyciu nepalskiej piosenki. Govinda Radhe Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Radhe Gopala Radhe Chururu Churururu Meri Ama Chururu Churururu Meri Ama. Adam spojrzał na niego zimno. Podaj mi plecak.